gdy musieliśmy ulec nawale niemieckiej siły, bo nas zepchnięto. Gdy walczyliśmy we krwi i w chwale, znienacka bagnet nam w tył wepchnięto. Rany bolesne były tym bardziej, że je słowiańskie ręce zadały, że znowu w hańbie i łzach brodziły, darły bestialsko, wściekle szarpały. Mało im było nas sponiewierać, bólem porażki, nędzą cierpienia. Tysiące wzięli, aby rozstrzelać w przypływie szału ze zwierzęcenia. Gdy mnie, żywego, do grobu kładli, ze związanymi z tyłu rękoma, rzuciłem klątwę, by trupem padli za taką masę, która tu kona. Niektórych oddech szybki słyszałem, gdy mi do głowy broń przyłożyli. Spiąłem się mocno, na ciele drżałem. Tamci zamilkli, bo już nie żyli. A potem ciemność gwałtownie nastała, a po niej jasność wielkiej światłości. To brać anielska w niebie witała nas, oficerów, ofiar podłości. Spisku i zemsty armii sowieckiej, która z Hitlerem pakt ułożyła. O akcji skrytej, wojnie zdradzieckiej, później zdradzona sama krwawiła. My martwi chcemy, by pamięć żyła, wraz z ziemią, naszą krwią obryzganą, aby w pamięci na zawsze była zbrodnia katyńska niezapomnianą. No, pierwsza refleksja to to, żeby zawsze tą pamięć w sobie pielęgnować i to będzie największym pomnikiem naszego społeczeństwa. Bardzo się cieszę, że Tomaszowianie się wpisują w te obchody 75. rocznicy tej straszliwej zbrodni katyńskiej. Jest nas coraz więcej, mimo może nie najlepszej pogody, jest przeszywający wiatr, ale ta liczba młodzieży i mieszkańców Tomaszowa naprawdę napawa radością, że ta pamięć katyńska trwa i mam nadzieję będzie trwać przez kolejne lata. Jest to wspomnienie bolesne. Mimo wszystko my Polacy mamy trudną historię. Jest tak, że nie dość, że ona była trudna, bo mordowano nas za to tylko, że byliśmy Polakami. Bo przecież ci żołnierze nie zginęli za to, że z bronią w ręku stali, strzelali do kogoś, tylko za to, że byli Polakami. To był mord, a nie walka. Więc bolesna jest ta nasza historia, więc te wspomnienia nasze muszą być też bolesne. W tej nucie, że tak powiem, boleści, przeplata się jakaś nić nadziei na przyszłość, a szczególnie jak dzisiaj widzimy trochę więcej młodzieży, dzieci, bo to święto, to wspomnienie tak naprawdę przyciągnęło trochę młodych ludzi i to jest ten optymizm na przyszłość. My Polacy musimy jednak pamiętać, że jeśli sami o siebie nie zadbamy, to nikt o nas nie zadba. Nie zadba Wschód, nie zadba Zachód, nie zadba Unia Europejska i musimy o tym pamiętać, że
poczucie tożsamości, poczucie bycia Polakiem musi być dla nas zawsze dumą, poczuciem dumy, a nie takiego przygnębienia, bo wzdychają nawet rządzący, że wspominamy tylko smutne historie, bolesne historie, że nie umiemy się cieszyć. Ja myślę, że Polak potrafi się cieszyć, tylko jeśli ma tą historię taką, jaką ma, no czasami nie ma powodu do cieszenia się. Bo ta ziemia smoleńska no jednak zapisała się bardzo tragicznie, nie tylko w tamtym okresie, w czasie wojny, okupacji hitlerowskiej, ale również no, ostatnie lata, ostatnie wydarzenia z katastrofą smoleńską. No niestety, no, to jest ta sama ziemia, te same uroczystości, te same wspomnienia i znów paradoksalnie elita polskiego narodu. No nie wiem, czy paradoksalnie, bo tak naprawdę prawdy nie znamy o tej katastrofie, więc no, no nie jest to coś, co no, napawa radością, ale my nie możemy tracić pamięci. To jest najważniejsze. I poczucie patriotyzmu często dzisiaj próbuje przez media być pokazywane jako taki szowinizm, może nacjonalizm. To nie o to chodzi. Bycie patriotą to niekoniecznie bycie nacjonalistą czy jakimś tam, powiedzmy, szowinistą. To nie tak. I ja tu bardzo apelowałem, może odszedłem od tego tekstu, który miałem przygotowany za daleko, ale no chciałem zaapelować właśnie do młodych głównie ludzi, żeby mieli świadomość, że bycie Polakiem to brzmi dumnie. Cieszmy się z tego, że jesteśmy Polakami, żyjemy tu i teraz i miejmy odwagę o tym głośno mówić z podniesionymi głowami.